to HomeTom S99, smartfon, który kupiłem jakiś czas temu podczas jednej z wyprzedaży na Ali. S99 nabyłem z ciekawości. Chciałem sprawdzić, jak sprawuje się produkt stricte chińskiej marki. W międzyczasie telefon zmienił właściciela i przeszedł prawdziwy test wytrzymałości. Kąpiel w farbie oraz płynie chłodniczym, co prawda go nie uszkodził, ale zalany głośnik nie gra już tak jak wcześniej. Postanowiłem więc to naprawić. Na początku wyłączam telefon. Niedziałające urządzenie zmniejsza ryzyko uszkodzenia elektroniki podczas demontażu obudowy. Kolejnym punktem jest wyciągnięcie karty SIM oraz pamięci zewnętrznej. Większość współczesnych telefonów jest albo klejona, albo mocowana na zatrzaski. Aby dostać się do tylnej części obudowy, podważam jej krawędź między ekranem a obudową. Delikatne i systematyczne podważanie obudowy po obwodzie telefonu pozwoli na zdemontowanie obudowy bez uszkodzenia jej zatrzasków. Jednocześnie staram się nie włączać telefonu, o co jak widzicie nie trudno. Ponowne wyłączenie zwiastuje dalszy demontaż. Głośnik wraz z obudową i stykiem tworzy jeden moduł, który należy odkręcić, a przewody stykowe odlutować. Dolny moduł mocowany jest na 5 śrubek. Górną część modułu przykrywa obudowa baterii. Ta z kolei posiada wspólną część mocującą z modułem aparatu. Aby ją zdemontować, odkręcam kolejne 6 śrubek. Te z kolei są dosyć małe, najlepiej więc schować je w osobnym woreczku. Moduł aparatu to kolejne 5 śrubek do odkręcenia, z czego środkowa, łącząca również obudowę baterii, schowana jest za czytnikiem linii papilarnych. Moduł wystarczy lekko odsunąć. Podczas demontażu uważamy na taśmę czytnika. Obudowę baterii podważam plastikową łyżką. Metalowy korpus przyklejony jest do ogniwa pianką. Delikatne podważenie z każdej strony pozwoli na uniknięcie wygięcia obudowy, która wykonana jest z dosyć cienkiej warstwy materiału. Moduł głośnikowy połączony jest za pomocą dwóch kabelków, które należy odlutować. I tu mała uwaga. Gorący grot lutownicy nie jest idealnym połączeniem z baterią. Najlepiej więc byłoby ją zdemontować lub chociaż odizolować termicznie, czego z powodu lenistwa nie zrobiłem. A ponieważ staram się wykonywać poradniki profesjonalnie, składam oficjalną samokrytykę. Nie powtarzajcie tego kroku. Takie lutowanie w niewprawnych rękach może spowodować pożar. Nowy moduł lutuje, pamiętając o polaryzacji przewodów. Teraz pozostało już tylko poskładać całość w odwrotnej kolejności. Śrubki najlepiej mocować pęsetą i dokręcać z niewielką siłą. Pora na osłonę baterii oraz moduł aparatu. Jeżeli otwory obudowy pasują do reszty elementów, nie będzie problemu z wkręcaniem śrubek.
Tylna obudowa wskakuje z wyraźnym kliknięciem. Dociskam ją więc równomiernie na krawędziach. Czas na końcowy test. Telefon uruchomił się, a głośnik gra czysto i głośno. Dla porównania posłuchajcie starego głośnika i ocencie sami. Mam nadzieję, że ten krótki film zachęci Was do samodzielnych napraw, które wcale nie są takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!